Cześć, tutaj Mateusz. I Marzena. Rozmawiamy o ustawieniach. Jesteśmy nadal w okolicach 1 listopada, czyli Dnia Wszystkich Świętych. I stwierdziliśmy sobie, że z tej okazji przyjrzymy się trochę zmarłym w naszym otoczeniu, czyli naszym bliskim, którzy odeszli, zmarłym, którzy mogą mieć wpływ na nasze życie, którzy mogą pojawiać się podczas ustawień, ale też tym osobom, za którymi tęsknimy, które odeszły. I chcielibyśmy tak porozmawiać sobie dzisiaj właśnie o tym, w jaki wpływ na nasze życie mają nasi bliscy zmarli. No, taki temat, powiedziałbym, jesienno, pierwszolistopadowy. Tak, ale wiesz co, to jest taki temat, który wcale nie musi być jakiś smutny, wcale nie musi być jakiś pogrążający. Ja bym powiedziała, że nie takie wspomnienie osób zmarłych zaprasza do takiej refleksji. To przede wszystkim. I wiesz, kiedy pracuję na sali warsztatowej, to pojawiają się takie głosy, takie zapytania, czy naprawdę ci zmarli mają na nas wpływ? To jest takie pytanie, które się powtarza. Oczywiście, że mają. Oczywiście, że mają, dlatego że my pochodzimy od tych naszych przodków i jesteśmy wynikiem tych właśnie ludzi, tych, których już nie ma wśród nas i tych, którzy są zapomnieni, o których się w ogóle nie mówi. I to jest bardzo ważne, żeby mieć takie, wiesz, spojrzenie z szacunkiem na te osoby i na ich los. Dlatego, że ich los wpływa teraz na nasz los. Jeżeli coś wydarzyło się wcześniej, to ci zmarli często tutaj nas, tak mówimy, że pochwycają, dochodzi do uwikłania i często oni pukają i proszą o takie zauważenie. I dopiero w momencie, kiedy my zauważymy te osoby, przyjrzymy się temu, czemu oni doświadczyli, temu trudnemu, to wtedy zaczyna nam się wieść lepiej. Dlatego to jest takie istotne. Czasami jest tak, że na przykład komuś się wydaje, że jeżeli któryś z rodziców odejdzie, bo miało z nim złą relację i taka osoba już nie jest wśród nas, to że to jest koniec problemów z tą osobą i w ogóle wszystko się kończy. To nieprawdą jest. Prawda jest taka, że nawet jeżeli jakichś osób wśród nas nie ma, to one dopominają się tego zauważenia. I wraz ze śmiercią tak naprawdę niewiele się kończy, bo my żyjemy dalej i w naszym życiu obserwujemy wpływy tych osób. Nie wiem, czy rozumiesz, o czym ja mówię. Postaram się to powiedzieć tak jak najbardziej dokładnie. Tak, ja to rozumiem, co mówisz, tak się tylko zaraz zawiesiłem, bo myślę, że musimy tutaj chyba dać taką dodatkową informację, że my oczywiście nie mówimy o przypadkach jakichś zmarłych, którzy nas nawiedzają z zagrobu, tylko którzy nie. Bardziej mają wpływ w formie takiej ustawieniowo, nie wiem, energetycznej na nasze życie, tak? Żeby ktoś nie pomyślał, tak, że kiedy się zajmujesz ustawieniami, to prawdopodobnie ktoś cię nawiedzi, bo mam nadzieję, że to się raczej nie wydarzy. Dzięki, Mateusz, za czujność. Powiem ci, że nie pomyślałam, proszę, ale faktycznie masz rację. Żeby to nie wybrzmiało jakoś tutaj, jakoś tak dziwnie. Nie, jestem bardzo daleka od różnych takich teorii. Natomiast mogę jedyne co powiedzieć, to co obserwuję i to co mówił Bert Hellinger, że żeby był taki spokój, to nasi zmarli domagają się zauważenia. I to dotyczy osób, które zmarły jako dorosłe, ale też dotyczy dzieci, które były poronione i dzieci, które były abortowane. Więc tutaj mamy do czynienia z takimi sytuacjami, które często staramy się pomijać i ich nie widzieć. Tak jak pytam na przykład, ile masz dzieci, to często słyszę na przykład dwoje. Ja wtedy pytam, a dzieci nieżyjących? I wtedy dopiero zaczynać ten głos. Tak, no rzeczywiście coś tam się wydarzyło i tych dzieci jest więcej. To właśnie chodzi o to, że chciałabym, żebyśmy sobie w tym odcinku powiedzieli o tym, jak bardzo jest ważne, żebyśmy my tych wszystkich nieżyjących widzieli. Ja tutaj, wiesz, robię coś takiego. Teraz były ustawienia ostatnie w Łodzi i rozmawiałyśmy z grupą kobiet, bo tak akurat kobiety były, na temat takiego dawania miejsca tym dzieciom, które się nie narodziły. I ja mówię w ten sposób, że ja mam taki rytuał, że jeżeli jestem na cmentarzu u moich rodziców, to zawsze palę dodatkowy znicz,
taką intencją, żeby to było dla wszystkich nienarodzonych dzieci z mojego rodu. I wiesz, mam wtedy takie poczucie, że mogą być takie dzieci, o których ja po prostu nie wiem. Nawet matki mogą o tym nie wiedzieć, ale ważne jest, żeby dać to takie światełko. Ja tak czuję osobiście. Jeżeli ktoś czuje, że zgadza się tutaj ze mną, to może warto też coś takiego wprowadzić jakby do swojego życia, taki rytuał. Bo myślę, że to też daje taką dużą taką swobodę, wiesz? To jest coś takiego, że ja mogę wiedzieć na temat dzieci, które sama utraciłam, które utraciła moja mama czy babcia, ale gdzieś dalej już nie wiem. A ja mam takie poczucie, że do rodu wszyscy, którzy są niezauważani czy którzy są zapomniani, mogą gdzieś pukać, mogą się nam pokazywać w różnych sytuacjach życiowych. Dlatego myślę, że można by było coś takiego zastosować. A ty co o tym myślisz? No tak z perspektywy, wiesz, swojej, z perspektywy mężczyzny, to ma sens? Ja coś takiego kultywuję tak naprawdę, ponieważ przez wiele poprzednich lat spędzałem ten dzień za granicą i też czułem taką potrzebę, żeby pójść na cmentarz 1 listopada i zawsze biorę, nawet jeżeli nie byłem, byłem w Polsce, ale gdzieś z jakiegoś powodu nie odwiedzałem tych swoich rodzinnych cmentarzy, to kupowałem kilka zniczy. No i nawet w zeszłym roku poszedłem na Powązki w Warszawie i roznosiliśmy znicze z moją znajomą na takich najbardziej zapomnianych grobach, też w takim trochę celu, żeby upamiętnić te osoby, które gdzieś zostały zapomniane albo do których nie przyszedł, też mi się to z tym kojarzy i bardzo, bardzo to akurat tak to lubię. Użyłaś takie określenia, które dosyć często się u nas w podcaście pojawia i mam wrażenie, że my nigdy nie skupiliśmy się na nim. Chodzi o pochwycenie. On tak właśnie trochę brzmi, no właśnie wybrzmiewa w tym, o czym teraz rozmawiamy, o zmarłych, że można być pochwycony przez zmarłych. Czy możesz powiedzieć, jak to możemy rozumieć, takie określenie? To właśnie chodzi o to, że zmarli, ci, w których losie było coś szczególnego, mogą w jakiś taki sposób, powiedziałabym duchowy, pochwycać nas jak przez to, że w naszym życiu będziemy odtwarzać podobne historie, albo będzie coś takiego się działo, że będziemy z miłości do nich funkcjonować w taki, a nie w inny sposób. Wiesz co, to są różne dynamiki i one będą bardzo indywidualne, ale na przykład jeżeli było jakieś dziecko, które było poronione i później rodzi się następne dziecko i to jest dziecko, które jest tutaj żyjące, to może w którymś momencie to dziecko mieć takie poczucie, jakby szukało swojego brata czy siostry. Może mieć też coś takiego, że będzie nie będzie żyło taką pełnią, bo jakby oddawało jakąś część siebie tamtemu dziecku. I mogą to być różne przypadki i to u osób dorosłych szczególnie będzie widać, że nie realizują się do końca, coś zaczynają, czegoś nie kończą. Mogą wchodzić w różne choroby, tak jakby łączą się z tamtą osobą. I w momencie, kiedy my na ustawieniach tą osobę pokazujemy, jakby wyciągamy na powierzchnię i zostaje jej dana uwaga i szacunek do jej losu, płynie wtedy miłość, to wtedy następuje takie uwolnienie i te osoby, które tutaj są, mają się lepiej. To jest też tak, wiesz, to jest to, co mówiliśmy w poprzednim podcaście. A propos rozwodów było i dzieci, jak dzieci funkcjonują przy rozwodach. I ja też tam powiedziałam coś takiego, że niezbywalnym prawem człowieka jest coś takiego, żeby wiedział, kto jest jego rodzicem, prawda? To widzisz, to dotyczy też rodzeństwa. I jeżeli ty wiesz, że jest nas więcej, to masz też takie poczucie przynależności, że jesteście w komplecie. A jeżeli nie wiesz, nie masz tego, takiej wiedzy, to wtedy może następować takie szukanie, a tak naprawdę nie wiesz, o co chodzi. Dlatego też ważne jest, żeby w rodzie każdy miał swoje miejsce. To już to, co mówiliśmy o tym wcześniej. Tak, zdecydowanie. A mi teraz jeszcze przyszła taka myśl odnośnie tego, co mówię, bo też na tych warsztatach wywiązała się taka rozmowa. Czy chodzić na wszystkich świętych na groby, czy nie chodzić?
No, ciekawe Są pytanie. osoby, tak, bo wiesz, są osoby, które na przykład bardzo unikają we wszystkich świętych. Pójdą wcześniej albo nie pójdą. Wiesz, jakby ten dzień tych wszystkich świętych jest dla nich czasami za trudny, czasami szukają różnych wymówek, prawda? I wiesz, taka mi przyszła wtedy myśl do głowy, jak o tym rozmawiałyśmy, że my zawsze możemy, nawet jeżeli gdzieś jakieś wyjście czy pojechanie gdzieś, bo często groby są oddalone od naszego miejsca zamieszkania, jeżeli jest to dla nas za trudne, z jakiegoś powodu nie możemy, to zawsze możemy tą świecę zapalić w domu dla takiej osoby. Chodzi o tą pamięć, która jest w nas, bo tak naprawdę to osoby, które straciły kogoś bardzo bliskiego, to myślą o takiej osobie bardzo często. Pojawia się taka osoba, czy się pojawia w snach, czy się pojawia gdzieś jakaś myśl, pojawia się jakieś wspomnienie, zobaczy się jakieś rzeczy i my taką osobę gdzieś w pamięci mamy, prawda? Ale ten 1 listopada jest takim dniem, kiedy taka energia wielu ludzi i wielu jakby dusz jest tak inaczej postawiona, bo to jest wtedy faktycznie też ta łuna, która się pali, prawda, która powstaje gdzieś z tych świec, ten zapach taki jest inny. I to jest taki dzień, który zaprasza naprawdę do takiej refleksji. I dobrze jest, myślę, poczuć wtedy, do kogo nas szczególnie ciągnie, kto tu szczególnie się pojawia, albo też do kogo szczególnie nas nie ciągnie, czyli czyj grób chętnie byśmy ominęli, albo w ogóle tam nie jeździmy, albo w ogóle zapomnieliśmy. Wiesz, żeby zobaczyć, przyjrzeć się też temu tematowi. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. I wtedy możemy też odnaleźć różne odpowiedzi na pytania, bo tam, gdzie nie chcemy patrzeć, tam najczęściej jest coś trudnego. Coś, co właśnie wymaga tego spojrzenia. Ale ja rozumiem, że to może być trudne. Jak osoby zmarłe pokazują się podczas ustawień? To jest dla mnie też taka ciekawa rzecz, która bardzo zwróciła moją uwagę, kiedy brałem udział w ustawieniach po raz pierwszy, ponieważ tam pojawiła się w pewnym momencie osoba zmarła. Ktoś przyjął, jeden z uczestników przyjął rolę osoby, która zmarła. I ta osoba się położyła. Jak to w ogóle wygląda? Jeśli są właśnie już tak mówiąc właśnie o tej sali ustawieniowej podczas warsztatów, no i właśnie ci zmarli gdzieś się pojawiają. No tak działa właśnie pole. Mhm. Że pole pokazuje nie to, co my sobie wymyślimy przez umysł, tylko pole pokazuje z poziomów duchowych to, co się dzieje w energii rodu. I rzeczywiście czasami pokazują się osoby zmarłe, które bardzo szybko można powiedzieć, kto to jest, je rozpoznać. A czasami jest tak, że nawet pokazują się zmarli, o których istnieniu my nie wiedzieliśmy. Albo też pojawiają się zmarli, którzy, no nie wiem jak to powiedzieć, w jaki sposób to, wiesz, dookreślić, ale czasami tak jest, że my nie znamy historii swojego rodu. I właśnie ustawienia to pokazują. Wiesz, to ty zadałeś takie pytanie, takie dosyć techniczne. Ja tak staram się na nie odpowiedzieć w taki sposób jak najbardziej ogólny, ze względu na to, że każde ustawienie jest inne. No to prawda. Tak, też nie jest tak, że każdy zawsze się kładzie, kiedy przedstawia kogoś zmarłego. Ale mam takie przed oczami kilka takich sytuacji, w których podczas ustawień, i to też mówimy tutaj o takiej sytuacji, w której osoby, które reprezentanci nie wiedzą, kogo przedstawiają, oni po prostu czuli, czy te osoby czuły taką nagłą potrzebę położenia się i właśnie leżały. I pamiętam chyba jedne ustawienia, w których brałem udział u ciebie w Warszawie, w których chyba było tam z 5 osób, wszyscy leżeli i to się potem wiązało z jakąś taką historią w ogóle wojenną. Takie bardzo to były takie trudne ustawienia. Tak właśnie to mi się teraz przypomniało, że ten temat taki był bardzo jakiś taki ciężki. Tutaj pole prowadzi, tutaj mamy zaufanie do pola. Ja ufam, że to, co pokazuje pole, jest właściwe i idziemy za tym prowadzeniem. I pokazują się takie osoby, czasami się pokazują też osoby, które oczywiście są jeszcze wśród nas, ale z jakiegoś powodu biorą udział w tym, co się teraz dzieje w naszym życiu. I to wszystko przynależy do tego.
Czy ustawienia to jest też dobra metoda do radzenia sobie z żałobą, po kimś to odszedł, kimś bliskim dla nas? Na pewno tak, na pewno. Czasami się tak zdarza, że przychodzi ktoś, kto mówi, że jego mama czy tata odeszli 13-15 lat temu, ale do tej pory nie potrafili po nich zapłakać, nie potrafili przeżyć tej żałoby. Wiesz co, tak właśnie to mi przyszło, dlatego że to nie jest wcale rzadki przypadek. I czasami ustawienia są potrzebne właśnie po to, żeby chwilę się przy tym rodzicu zatrzymać, żeby pozwolić sobie na jakby dożycie tej żałoby do końca. Bo jeśli się gdzieś tak zatrzymamy, to wtedy też tak zatrzymujemy się w naszym życiu. A w momencie, kiedy zakończymy, dokończymy, to wtedy możemy iść dalej. I wtedy ci zmarli też mają takie poczucie, myślę, że już też mogą odpocząć, wiesz? Mam nadzieję, tak. I wtedy my możemy iść dalej do swojego życia. Po prostu do życia. Chodzi o to, żeby nie zatrzymywać się przy śmierci. Zrobiło się tak poważnie w tym momencie. Oj tak, no właśnie. Niby poważny temat, prawda, ale... No bardzo poważny oczywiście, taki poważny i trudny, więc też staramy się, żeby go z takim pełnym szacunkiem tutaj dotknąć. Ale przypomniał mi się jeden film, nie wiem czy ty go widziałaś, który chyba Jaki? Bardzo dobrze pokazuje ten temat, o którym dzisiaj rozmawiamy. Coco. Nie, nie widziałam. To jest taka animacja Disneya o śmierci. Naprawdę warto, wszystkim ją bardzo polecam. To jest taki film, na którym jak go widziałem przez pierwsze chyba 5 razy, za każdym razem strasznie płakałem. Po prostu o śmierci w kulturze meksykańskiej. To jest taka animacja Pixara, więc na pewno warto sobie obejrzeć, bo świetnie pokazuje właśnie te relacje rodzinne i te takie więzi, które gdzieś, takie pochwycenie. To wszystko, czym powiedziałeś, to ten film bardzo ładnie przedstawia. W ogóle myślę, że warto sobie go obejrzeć. Ciekawe. A jakie jeszcze inne aspekty związane ze śmiercią pojawiają się podczas twojej pracy, które najczęściej gdzieś się pojawiają, albo tak przychodzą ci na myśl, jeżeli rozmawiamy już o tym temacie właśnie śmierci, odchodzenia, żałoby? Przyszła mi taka myśl, że czasami jesteśmy źli na kogoś, kto odchodzi. Czy na kogoś, kto odszedł, wiesz? Często jest tak, że wydaje nam się, że jest to niewłaściwy moment, chcemy taką osobę zatrzymać, ale tak naprawdę to tutaj działają siły o wiele silniejsze niż my. I my na ten moment, kiedy ktoś odchodzi, tak naprawdę nie mamy wpływu. My możemy oczywiście szukać różnych rozwiązań, ale myślę, że ten moment ostateczny, kiedy odchodzimy z tego świata, to jest wpisany w los tego konkretnego człowieka, który odchodzi. A często mamy coś takiego, że jeżeli odchodzą rodzice i wydaje nam się, że odchodzą oni zawczas, to możemy mieć taki rodzaj złości. Dlaczego mnie zostawiłeś, kochany tato, czy zostawiłaś, kochana mamo? I wtedy możemy wchodzić w taki ruch, ja podobnie jak ty. Dlatego ważne jest, żeby pozwolić też tej osobie zmarłej odejść. Pamięć, wspomnienia, to wszystko zostanie. To może być bardzo żywe w nas. Ale taki moment pogodzenia się, tego, że no, zgadzam się na twój los, mamo, tato, nie zatrzymuję tego. Myślę, że może być takim momentem przełomowym. Bo zwalnia nas też z takiego brania jakiejś takiej też odpowiedzialności. Bo często osoby biorą na siebie taką odpowiedzialność. Może mogłam zrobić coś inaczej, może mogłam coś inaczej. Może jeszcze mogłam coś pomóc, mogłem. Gdybym wybrał inny szpital, gdyby coś, prawda? Nie ma gdyby coś. Nie ma gdybym wybrał. Bo taka jest rzeczywistość, taki jest stan. Tej osoby już nie ma. I często bierzemy na siebie takie poczucie winy, właśnie takie, to jest takie, wiesz, przygniatające. Dlatego ważne jest, żeby zrozumieć, że każdy ma swój czas. Na każdego jest jego czas. A co w przypadku, kiedy odejdzie partner, mąż, żona? Jak sobie poradzić z czymś takim? Myślę, że to jest też z wielkim bólem tutaj okupione. Często wdowy czy wdowcy już nie tworzą kolejnych relacji. No właśnie. Często żyją w taki sposób, żeby no jeszcze jakoś przeżyć to życie, ale już nie pozwalają sobie na cieszenie się. Wiesz, to wszystko trzeba też zrozumieć, bo ja myślę, że dopóki się czegoś takiego nie przeżyje, to my sobie możemy teoretyzować. Bo myślę, że ten ból jest okropny. Bo jeśli przeżyłeś z kimś 30 lat czy więcej i nagle ta osoba znika z twojego życia, która
tak naprawdę stopiła się z twoją codziennością, to myślę, że to może być wielki ból. No to tak, zdecydowanie. No też jeszcze kolejnym rodzajem straty jest strata dziecka. Jak z tym można sobie radzić, bo to wiem, że to jest bardzo trudne, ale na pewno też to jest temat, który pojawia się podczas warsztatów i ustawień, tak jak już o tym wspominaliśmy trochę wcześniej. Strata dziecka jest też bardzo oczywiście bolesną stratą, ale to jest taka strata, która łączy rodziców dziecka. I często jest tak, że osoby, które straciły dziecko, nie są w stanie udźwignąć tego razem i odchodzą od siebie. Dlatego, że w tym drugim rodzicu widzą to dziecko. I nie zawsze taki związek się udaje wtedy już dalej, wiesz? Tak samo jak i dzieci, które są poronione, czy dzieci abortowane, one też łączą tych rodziców. I jeżeli ci rodzice nie porozmawiają na ten temat, nie będą w takiej uważności do tego, co się wydarzyło, nie dadzą uwagi temu dziecku, to później też może im być trudno razem. To, co mówię, wszystko to, co pomijamy, ono nie znika, ono się nie wymaże gumką. To się po prostu przywoła w którymś momencie. Natomiast jeżeli rodzice przeżyją tą stratę, która nastąpiła razem, takiej miłości i wsparciu wzajemnym i jakby, wiesz, takiemu spojrzeniu w tym kierunku wspólnemu, to wtedy myślę, że może w takiej parze być lepiej. Ale jeżeli nie będą na to patrzeć, to w którymś momencie to się obudzi. To na czym polega takie dobre przeżycie straty? Wiesz co, chodzi o to, żeby się taka para wtedy od siebie nie odsunęła. Bo jeśli nie dają uwagi temu, co się stało, to wtedy najczęściej kobieta, no bo jako matka, czuje się niewidziana przez tego mężczyznę, który z kolei ucieka od tej sytuacji, często ucieka z domu, wchodzi w jakieś, wiesz, często używki, różne sytuacje się dzieją i ta kobieta się czuje taka zostawiona z tym tematem sama. I to jest szczególnie trudne. Natomiast gdyby mężczyzna, jeżeli w takim przypadku on się pochyla też nad tą kobietą, jest z nią w tym, to wtedy mogą iść dalej. Przyszła mi jeszcze taka myśl do głowy. Miałam na sali warsztatowej kiedyś taką kobietę, która ma chore dziecko. I rozmawiałyśmy o tym, że przy chorych dzieciach patrzymy w ten sposób, żeby wykorzystać każdy jeden dzień. Każdy jeden dzień. Rozmawiałam z dziewczyną, która miała córeczkę, która chorowała na raka i opowiadała mi o tym, że w szpitalu gotowały te mamy dla dzieci, robiły różne rzeczy, różne urodziny, jakby starały się pokazać tym dzieciom normalne życie. Ona tam spędziła z tym swoją córeczką no, wiele miesięcy i mówi, że te miesiące były jednymi z najbardziej intensywnych miesięcy w jej życiu w ogóle. I chodzi o to też, żeby korzystać właśnie z każdego momentu. Wiesz, my często tracimy tą energię na zastanawianie się, co gdzieś kiedyś, a nie żyjemy w tym takim tu i teraz. A przecież doświadczamy też różnych chorób, są różne zagrożenia, ludzie mają choroby, które są nieuleczalne, tak? No, spotykamy to na swojej drodze. No, każdy zna kogoś takiego, prawda? I ważne jest, żeby pochylać się też nad życiem, czyli dawać sobie to, co mogę najlepszego w sytuacji, w której jestem. Oczywiście. Tak? Bo my mamy przede wszystkim tutaj żyć. To jest to, co ja zawsze podkreślam na warsztatach. Rozwój osobisty, rozwojem osobistym. Praca nad sobą, pracą nad sobą, ale żyj i idź do życia, bo to jest najważniejsze. Dokładnie. Więc tak. Z szacunkiem i z miłością do tych zmarłych, którzy odeszli, jest moment na to, żeby się pochylić nad tymi grobami, ale patrzmy też na to, jak wielką wartością jest to, że jeszcze tutaj jestem w tej chwili, że możemy porozmawiać, że możemy spojrzeć tutaj na siebie, co prawda przez monitory, ale możemy. To jest na ten moment i tak wygląda teraz nasze życie. I idźmy z ufnością i z zaufaniem, że ta siła, która nas prowadzi, wie co robi, a jeżeli przyjdzie moment, kiedy będzie nam już się zbliżało ku końcowi, to on po prostu przyjdzie.
I tak jest chyba lżej, jak myślisz? Zdecydowanie, powinniśmy się na tym skupiać, a nie skupić się na śmierci. No. Tak. Też wydaje mi się, że taka rzecz, którą często można usłyszeć, jak ktoś krew na przykład odejdzie, umrze, i często ja słyszałem takie słowa, że no tutaj tyle czasu jakby się nie dzwoniło, tak, czy nie miało się czasu, że trzeba by było lepiej spędzać ten czas razem. Takie trochę słowo, które się taki komunał trochę, który bardzo często pada, ale nic z tym właściwie nie idzie. Nie? Bardzo właściwie zawsze jak ktoś, jakaś osoba krewna zmarła, to zawsze jest taka myśl, ale jakby potem się spotykamy przy okazji następnego pogrzebu zazwyczaj z krewnymi, więc to też jest coś, co myślę, że powinniśmy zmienić albo się nad tym zastanowić przynajmniej. Tak, myślę, że tak. Czyli co? Idziemy do życia? Idziemy do życia. Najpierw idziemy na cmentarz, a potem idziemy do życia. Tak jest. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Do następnego razu, Mateusz. Dziękujemy wszystkim, że słuchacie, że jesteście. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. I spokojnego dnia Wam życzymy. Spójrzcie na opisy pod naszymi odcinkami. Tam wszystkie kolejne warsztaty, które nadchodzą, są wylistowane, przynajmniej do końca tego roku. Nasze kontakty, to znaczy kontakt do Marzeny, social media, wszystko, co byście chcieli. Jeśli chcecie się z nami skontaktować, to tam możecie do nas trafić. Pamiętajcie, żeby polubić ten filmik, czy ten odcinek, zależy, gdzie słuchacie, subskrybować nas, no i być z nami jak najdłużej. Spotykamy się już za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.